Dzień dobry, proszę Państwa. A tak coś mi naszło dzisiaj, żeby nakręcić film, nie? O, z tej swojej poprawiamy 180. Wiecie, moja lampa przeszła pierwszy update. Widzicie, jest więcej full spectrum. No, ale to tych różowych, najnowszego wytworu chińskiego, tak wam powiem, nie? Bo na tym tak naprawdę buduję. Na tym się buduje, no co wam mam powiedzieć, w Polsce się nic nie produkuje, nie? LEDy, kto robi w Polsce LEDy? Chińczycy w tym przodują i będą przodować, nie? Będą bardzo dobrze w tym wszystkim, nie? Tak więc widzicie, nie? Poprawiłem to spektrum, zobaczcie co się dzieje. Tak naprawdę dwóch spektrów mi brakuje, świetlnych, nie? Widzicie? I mam kota, o, kot mnie kurde już doprowadza do szewskiej pasji. Takie małe gówno srające. No dobra, o, poleciało. Więc wracając do filmu, nie? Tak więc widzicie, że rośnie, nie? Widzicie? A tu świeci 100 W. Ale coś wam zdradzę, że czekam na kolejne dwa spektra LED-owe, takie jak chcę, nie? A tu nie świeci dokładnie to, co bym chciał. Zobaczcie już, jak jest zajebiście w 100 W, nie? W akwarium 180, nie? Totalnie zlewam tam właściwe dawkowanie nawozów, gdyż wychodzę z założenia, że ja to wszystko opanuję świetnie, bardziej, świetlnie, bardziej, nie? Czyli będzie to świetnie, dużo lepiej spektralnie rosło niż kot. Kurde, no, idź. No, idź, takiego gówno mam srające, miauczące. Więc widzicie, że świetnie już jest, fajnie, nie? Zobaczcie, tu są soczewki, tu jest Opel Power LEDy, co wam pokazałem. Kryniasz zajebiście rośnie, co tu dużo gadać, nie? Widzicie, cały czas mam jakieś tam szczepki. No, tu nie ma światła, dlatego tu nic nie rośnie, dlatego że widzicie, cała tafla jest tutaj podrośnięta, nie? No, ale widzicie, coraz fajniej. Ja jestem bardzo zadowolony. Brakuje, tak jak powiedziałem, mi tutaj dwóch pewnych spektrum. Tak na 100%, żeby to było tak, jak chcę, nie? A wtedy wiem, że osiągnąłem dokładnie to, co zakładałem w tych swoich akwariach, nie? Że wiecie, że będzie to sadziło na 100 W, będzie kurde, będą takie przyrosty jak cholera, nie? Brakuje mi jednego spektra czerwonego i brakuje mi tak naprawdę pewności w drugim spektrze niebieskim, nie? Bo powiem wam coś takiego, nie? Te wszystkie LEDy Grow powinny mieć 4 spektra. Większość producentów totalnie to zlewa, to nie chodzi o to, nie? Tu chodzi o to, żeby świecić bardzo, widzicie, no, bardzo niską mocą. No, trzeba dążyć do perfekcji, nie? Czyli świecić bardzo niską mocą, nie? Ale za to dokładnie tym, co trzeba. Czyli wiecie, wedle mnie możecie się zgadzać ze mną albo nie, ale poprawnie zrobiona lampa powinna mieć 4 spektra, wiecie? 4 spektra do wzrostu roślin, mniej więcej w dokładnym rozkładzie takim, no takim już prawie jak tutaj. Coś wam powiem, wiecie co, ze znikowym podawaniem dwutlenku węgla widzicie, że wszystkie czerwone rośliny mi zaczynają ruszać, ciężkie czerwone rośliny, więc idę w dobrym kierunku. A do wszystkiego zamierzam dołożyć jeszcze to, co wam powiedziałem, nie, w tej lampie, nie? Troszkę ją zmodyfikuję, nie, nie powiem, nie będą to jakieś duże modyfikacje, mocy nie podniosę, będzie dalej 100 W świeciło, ale będzie bardzo, bardzo spektralnie. Czyli wiecie, no, będzie może odtwórczo, ale widzicie, no tak naprawdę zlałem to podawanie nawozów, wychodzę z założenia, że dużo rzeczy z tego nadrobię właśnie podawaniem. Znaczy świeceniem tak jak trzeba, nie? Czyli widzicie, no trawka świetnie zaczyna zasuwać, nie? A całą resztę się dopracuje, nie? No nie mam tego, że tak powiem, tła, ale ja myślę, że ja też to dorobię jak najbardziej, znaczy tego trzeciego planu, wiecie? Trzeci plan, no kuleje, nie? Nie powiem, że mam jakiś tam dwutlenek węgla zawalisty, nie? Zawaliście w tym akwarium to mam tylko z rybami, tak wam powiem. Ryby są bardzo ok. No, gubiki jak zwykle kuleją, ale to wcale nie jest tak, tak łatwo to wszystko dopracować, nie? Powiem wam coś takiego, że nad zdrowością ryb, że tak powiem, rozwinął ten mój pomysł Kamil, nie? Jemu się naprawdę udało, powiem wam, nie? Zajrzyjcie na jego kanał, Ratmalec Met, i powiem wam, że w jego przypadku dobrze mu to zaczęło wychodzić, nie?
No i jestem pod wrażeniem jego pracy. A on jest pod wrażeniem moich lamp, bo u niego zaczęło to też wszystko sadzić i u niego też modyfikuje te lampy o te dwa spektra, których tam z nimi jest słabo, nie? I wiem, że będzie dobrze w tym wszystkim. Dlatego wiem, co mówię, wiem, co robię. Zresztą widzicie po moim akwarium, że zaczyna być pięknie. A to tylko 100 W świeci. No, no to tak widzicie, nie? Fajnie, nie? No tak wam powiem. No, jest natlenianie, jest chłodzenie lamp. Niebawem będzie film. No i dalsza część filmu, bo miejsce mi się na telefonie skończyło. Więc tak, niebawem film z restartu, znaczy ze startu, nie? Nowej lampy, właśnie tej samej technologii, co jest wykonana ta, że tak powiem, wiecie. No i tamta jest troszkę poprawiona względem tej, ale tą też już poprawię, żeby rosło. No widzicie, tutaj już rośnie nieźle, ale jestem, myślę, że jestem w stanie wykrzesać z tej swojej lampy, budując tamtą lampę, że tak powiem, doszedłem do wniosku, że mogę jeszcze w tej dużo poprawić, nie? Uważam, że z tych moich 100 W, które w tej mojej lampie tutaj świecą, jestem w stanie wykrzesać sporo, tak 50% więcej, wiecie? Zbudowałem tamtą, doszedłem do takich właśnie rozkmin, że można dużo poprawić względem tamtej konstrukcji na tej, nie? Człowiek cały czas się uczy, nie? Ale powiedzmy sobie wprost, że to, jeżeli poprawię już tą lampę, to będzie, no widzicie, zaczęło rosnąć, patrzcie, nie? Na znikomym bardzo dwutlenku węgla, nie? Tak naprawdę, ale pójdzie. Wszystko zaczęło sadzić, nie? Widzicie? Ja jestem bardzo zadowolony z tego, ale uważam, że z tej mojej lampy można dużo jeszcze więcej wykrzesać, nie? Chodzi o zmianę tych spektr, które uważam za bardzo mało miarodajne, wiecie? No i tutaj widzicie, zobaczcie, że te nawet w cieniu tak naprawdę, wy nie widzicie, że te rośliny rosną w totalnym cieniu, można bardzo dużo wykrzesać. Zobaczcie, jaki wybuch roślin, nie? Widzicie? No to jest dopiero pierwszy wybuch, a jestem w stanie, myślę, że zrobić perfekcyjną lampę na perfekcyjnych, tak naprawdę perfekcyjnych, na poprawionych spektrach, takich jak trzeba, nie? Na tych chińskich power LEDach trójkach, nie? Tylko po prostu tu chodzi o wyważenie tego wszystkiego tak, żeby te rośliny chciały rosnąć dokładnie, nie? I jak największa liczba gatunków dokładnie pod tą lampą, nie? Czyli wiecie, czyli dążąc do perfekcji wiem, że jestem w stanie zrobić dużo lepszą jeszcze lampę. No powiedzmy, że wzrost tych roślin bez takim, wiecie, z słabym dwutlenkiem węgla poprawić o te 50%, nie? Czyli wyciągnę spokojnie z 50 do 70% z tej lampy więcej, nie? Z tych 100 W, nie? A wtedy naprawdę zobaczycie, że kurczę, no, że da się dociągnąć do perfekcji lampę, bo 100 W uważam, że to jest bardzo mało. No tak, nie? Na taką lampę. Czyli zobaczycie, że da się wyciągnąć, kurde, no z takiej lampy bardzo, bardzo dużo, nie? Widzicie? Zresztą widzicie, co zaczęło, jak zaczęło to ładnie sadzić, to wszystko piękna, czysta zieleń, zaczęły te czerwone rośliny spektralne iść, ale właśnie zamierzam się skupić na tym czerwonym, wiecie, na tej czerwonej części. No, będę miał kolejną krynię, widzicie? Nie widzicie, no, ciężko to pokazać w tym gąszczu, ale jest. No i komuś tam ze znajomych znowu ją oddam, nie? Krynia ogólnie to droga roślina, ale ataka to już w ogóle. Sadzi rzemieniami jak nie powiem co, nie? Przepraszam, że tak przeszedłem z tematu do tematu, ale z krynią mi się udało, nie? Zresztą też mi się uda. No, uważam, że da się wszystko pięknie osiągnąć, widzicie? Te czerwone rośliny, te, które ten były, no trochę się kręcą, wiecie, ale to już... Z tym kręceniem to jest tak, że nie stosuję, że tak powiem, odpowiedniego, no tak, że tak powiem, dawek nawozów, wiecie, czyli, że tak powiem, poszczególne składniki do poszczególnych składników. Da się wszystko zrobić, tylko po prostu trzeba chcieć i w ogóle, nie? Ale ja zamierzam na przykład to całe rzeźbienie, że tak powiem, w składnikach odżywczych do roślin zabić światłem. Wiecie, czyli tak naprawdę zacząć dawać maksymalnie światła w tych swoich 100 watach, nie? I to dostosowując lampę dokładnie do czego chcę. Czyli tak naprawdę jeszcze musi wjechać dokładne spektrum czerwone. Mam jedno i mam tak naprawdę, wiecie, no żeby wam nie skłamać, mam jedno czerwone spektrum, takie jak trzeba, nie, i mam dwa niebieskie. Trzeciego nie mam, nie?
Czwartego nie mam. Czwartego czerwonego, tak, w tym wypadku. Nie mam tego, co chcę dokładnie, nie? Ale tu trzeba, wiecie, to trzeba dokładnie jechać, że tak powiem, po tym i to będzie. I to będzie, tak wiecie, czerwone spektrum to będzie 15% lampy, nie? Powiedzmy, coś wyleci, coś wleci, nie? Lampa już jest częściowo zmodyfikowana, czekamy na moduły. No, tak więc widzicie. Wiem, że ten film ma małą oglądalność, ale wiecie, no, to jest taki film dla chcących czegoś się nowego nauczyć. Film odtwórczy, ale oglądajcie, nie? Da się. Fajny, nie? Podoba mi się. No to pozdrawiam.